strony Przemysław Karda, Projekt Ekra. W związku z tym, że mamy dużo zapytań odnośnie masternodów, dzisiaj przybliżymy, czym jest masternode, dlaczego warto go mieć i jakie daje benefity dla jego posiadacza. Zaczynamy. Co to jest masternode i jaki ma wpływ na działanie sieci? Masternode jest to węzeł sieci, który zabezpiecza nasz blockchain, czyniąc go bardziej bezpiecznym, a każdy użytkownik, który posiada masternoda, w zamian za to, że nas zabezpiecza, naszą sieć, otrzymuje wynagrodzenie w postaci Tekra Coinów. Kolejne pytanie, czyli skąd się bierze wynagrodzenie z tytułu masternode? Każdy blok, który jest generowany w blockchainie Tekra, posiada w sobie 15%, które jest przeznaczone na wynagrodzenie dla osób, które posiadają masternode. Czy liczba masternodów będzie ograniczona? Jaki ma to wpływ na wynagrodzenie z masternoda? Oczywiście liczba masternodów jest ograniczona, ponieważ liczba coinów jest ograniczona. A jaki ma to wpływ na wynagrodzenie? Bardzo prosty. Im więcej jest masternodów w sieci, tym kolejka do nagrody będzie dłuższa, wobec czego lepiej wchodzić na początku niż później, ponieważ większa ilość puli nagród będzie przeznaczona na jednego masternoda i jednego posiadacza tego masternoda. Dlaczego warto kupić masternoda? Przede wszystkim dlatego, że posiadając masternoda możemy zwiększyć, zwielokrotnić ilość posiadanych coinów. A po co nam te coiny? Na to odpowiem już w kolejnym pytaniu. Dlaczego warto posiadać Tekra Coina? Ostatnie pytanie w tym filmie i myślę, że najważniejsze. Po pierwsze, Tekra Coin jest zaplanowany jako główna waluta rozliczeniowa na naszej platformie inwestycyjnej, którą aktualnie budujemy. Polega to na tym, że jeśli posiadasz Tekra Coina, to będziesz mógł zakupić tokeny udziałowe projektów listowanych na platformie inwestycyjnej, na przykład żarówki grafenowej, farmy fotowoltaicznej czy innych projektów, które się tam pojawią. I jeśli te projekty będą zyskowne, to będą miały obowiązek skupowania tokenów udziałowych, wobec czego także będzie popyt na Tekra Coina, wobec czego cena powinna się wzmacniać. Po drugie, Tekra Coin jest także symbolem, reprezentuje, nie jest to udział, co prawda, ale reprezentuje prawo do zysku z platformy inwestycyjnej, więc jeśli posiadasz 10% wartości całej puli Tekra Coinów, to przysługuje Ci zysk w wysokości 10% zysku platformy inwestycyjnej. No i po trzecie, każdy projekt, który zakończy zbiórkę z sukcesem, na przykład zbiera 1 milion złotych, musi przeznaczyć do 7% tej kwoty na skupienie Tekra Coina z rynku i spalenie go, wobec czego jego ilość się zmniejszy, a z czasem, szczególnie w 2-3 latach, chętnych na nabycie Tekra Coina będzie coraz więcej, wobec czego logicznym jest to, że w takim modelu jego cena będzie rosła. To wszystko. Dzięki za uwagę. Jeśli macie pytania, oczywiście z chęcią odpowiemy. Do usłyszenia. Wspierajcie projekt Tekra Coin i widzimy się już niedługo. Cześć.